Jędrzej Mączak, Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Chciałem Państwu opowiedzieć o mobilnej platformie kryminalistycznej, którą zbudowaliśmy wspólnie z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 1 w Zegrzu i firmą Hagmed w ramach projektu realizowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Mobilna platforma kryminalistyczna służy do wspierania grup oględzinowych policji na miejscu zdarzenia masowego, katastrofy, czyli wtedy, kiedy występuje potrzeba zbierania materiałów na miejscu zdarzenia, zabezpieczenia materiałów na miejscu zdarzenia i przeprowadzenia śledztwa odnośnie przyczyn, skutków, ofiar. Mobilna platforma kryminalistyczna jest zbudowana na bazie kontenera 20-stopowego, który jest rozkładany. W tym momencie powiększa swoją objętość o mniej więcej trzykrotnie. Może być przewożona drogą lądową, morską, powietrzną, posiada dopuszczenia Polskiego Rejestru Statków. Jest rozkładana w ciągu mniej więcej 15 minut, nie potrzebuje żadnych dodatkowych dźwigów, czy posiada układ hydrauliczny, który może podnieść ten kontener, wtedy wyjeżdża spod niego samochód ciężarowy, kontener się opuszcza, jest rozkładany i eksperci policyjni mogą przystąpić do działań. Mobilna platforma kryminalistyczna jest wyposażona w niezależne źródło zasilania, ale oczywiście może być podłączona również do źródła prądu trzyfazowego 32 ampery. Jest wyposażona również w klimatyzację i komfortowe miejsca pracy dla 6 ekspertów kryminalistyki. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to mamy tutaj 6 modułów wyposażenia, które są dopasowane do typowych czynności oględzinowych na miejscu zdarzenia. Moduł do badań biologicznych, zbudowany na bazie sekwenatora DNA. Ten sekwenator pozwala na wykonanie jednocześnie 7 próbek DNA do celów identyfikacyjnych, po prostu 7 profili DNA. Możemy zrobić jednocześnie w czasie około 1,5 godziny. Czyli po 1,5 godziny otrzymujemy informacje o profilach DNA pobranych z próbek, które zostały zebrane na miejscu zdarzenia. To mogą być próbki zebrane z materiałów jakichś, to mogą być materiały biologiczne bezpośrednio, czyli jakieś szczątki osób. I w tym momencie jesteśmy w stanie dokonać identyfikacji takich osób. Drugim takim modułem, również tutaj z lewej strony, jest moduł do badań daktyloskopijnych. To znaczy umożliwia on pobieranie odcisków palców i uzyskiwanie odcisków palców z materiałów chłonnych i niechłonnych. Chłonne, czyli papier, niechłonne to są takie, powiedzmy, broń, szklanki, materiały twarde. Moduł do badań daktyloskopijnych pozwala na uzyskiwanie odcisków palców z materiałów chłonnych i niechłonnych oraz również oczywiście na tworzenie kart daktyloskopijnych poprzez użycie skanera do odcisków palców. Karty daktyloskopijne, które zostaną stworzone, mogą być przesyłane do policyjnego laboratorium, czyli do bazy AFIS, która zawiera bazę odcisków palców, no i sprawdzane, czy takie osoby występują w bazie, ewentualnie można je dodać do bazy. Kolejne moduły, które znajdują się po drugiej stronie tego kontenera, tutaj stanowiska dla 4 ekspertów kryminalistycznych. Pierwsze stanowisko to jest stanowisko do badań zabezpieczonych materiałów z monitoringu, czyli zabezpieczone nagrania z kamer, które były umieszczone w okolicach miejsca zdarzenia. I w tym momencie to oprogramowanie pozwala na znalezienie twarzy i sylwetek wszystkich osób na nagraniach i następnie można sprawdzić, jak te osoby się poruszały, jakimi ścieżkami się poruszały, z kim się poruszały, znaleźć jakieś wspólne cechy na tych nagraniach. Kolejnym modułem jest moduł badań balistycznych, który umożliwia zabezpieczenie śladów związanych z użyciem broni, czyli skąd padł strzał, zabezpieczenie pocisków. Kolejnym modułem jest moduł do zabezpieczenia telefonów komórkowych. Zbudowana przez nas mobilna platforma kryminalistyczna jest unikalna w skali kraju, ponieważ pozwala na wykonanie oprócz czynności oględzinowych również analiz w czasie rzeczywistym, na niemal rzeczywistym, na miejscu zdarzenia. Oprócz rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, możemy wesprzeć firmę również w zakresie mechatroniki pojazdów i maszyn roboczych, a w tym diagnostyki maszyn z wykorzystaniem metod rganiowych, pasywnych i aktywnych metod magnetycznych i wiele innych. Nasz zespół składa się z około 15 osób, w tym młodych, dynamicznych doktorantów,
Korzystamy ze wsparcia doświadczonych profesorów, jak również ekspertów z instytucji zewnętrznych. Zapraszamy serdecznie do współpracy.